Witam wszystkich. Wymiana oleju w tylnym moście, czy tam w dyfrze BMW R46. Analogicznie będzie w każdej innej BMC, no i pewnie też w innych samochodach z tylnym napędem. Wiem, że temat co najmniej kontrowersyjny. Pewnie zaraz coś napisze, że oleju w dyfrze się nie wymienia. No i oficjalne stanowisko BMW też jest takie, że nie należy wymieniać, czy też producent nie przewiduje wymiany oleju w tylnym moście. Nie chcę się tu wdawać w jakieś teorie spiskowe. Podejrzewam, że chodzi bardziej o tak zwany okres życia samochodu. To pewnie już dawno minął. Także myślę, że nie zaszkodzi wymienić. Zresztą moje prywatne zdanie jest takie, że nie ma czegoś takiego jak wieczny olej, który przez 15-20 lat będzie miał te same właściwości, więc ja wolę wymienić. Raczej się nic nie stanie, a może tylko pomóc. Jaki olej wlać? Do zwykłego dyfra 75W90, ja tu mam akurat Fuchsa. Do dyfra ze szperą 75W140. Oczywiście warto sobie jeszcze sprawdzić dla swojego samochodu. Ja mam taki, więc zwykły dyfer, więc wlewam 75W90. Co ile wymieniać? Oczywiście o ile ktoś go wymienia. Myślę, że tak co 50 tysięcy kilometrów, ewentualnie raz na 3 lata. To jest taki sensowny okres wymiany. Do wymiany oleju potrzebujemy oprócz samego oczywiście oleju jeszcze coś takiego jak uszczelki zaciskowe, które są na obu korkach wlewu. Tutaj uwaga, jeżeli ktoś ma starszy korek wlewu, taki metalowy z uszczelką, to potrzebuje uszczelek. Natomiast potem pojawiły się korki bez takiego zewnętrznego, niezależnego uszczelniacza, tylko po prostu był korek z wbudowaną uszczelką, więc można kupić zamiast tego starego korka i uszczelki metalowej po prostu nowy korek i zamiast starego wkręcić nowy, i to powinno też być ok. Ja mam stary, zdecydowałem, że zostawię, po prostu wymienię sobie przy okazji uszczelki i powinno być wszystko ok. Dodatkowe rzeczy, jakie możemy potrzebować, to na przykład w moim przypadku jest to Hex rozmiar 14, ja sobie to po prostu dokupiłem, bo nie mam go w zestawie, do odkręcenia tych śrub. I może się też przydać coś do wlania tego oleju. Może być na przykład strzykawka po prostu z apteki, kawałek rurki. Ewentualnie jakaś pompka, najprostsza plastikowa pompka do paliwa czy tam do olejów. Ewentualnie niektórzy producenci mają też tutaj takie dzióbki po prostu w opakowaniu, ale to i tak nie byłoby raczej prosto do użycia tutaj, no bo po prostu jest dość ciężki dostęp, także myślę, że co najmniej strzykawka by się przydała. Oczywiście potrzebujemy jeszcze mieć dostęp do samego dyfra, więc przynajmniej garaż z kanałem, ewentualnie kobyłki, jeżeli nie mamy kanału. No ja mam łatwo, bo mam kanał, jeżeli ktoś go nie ma, no to przynajmniej 4 kobyłki, tak żeby samochód był równo podniesiony, a nie przechylony, ponieważ musi być równo, żebyśmy mogli wlać odpowiednią ilość oleju do tego dyfra. Jeżeli ktoś nie ma kobyłek i nie ma kanału, no to przypominam, że na samym lewarku tego nie robimy, żeby nie wchodzić pod samochód, jeżeli jest tylko na lewarku podniesiony. Można, jeżeli ktoś jest bardzo zdesperowany, zrobić to na jakimś wysokim krawężniku, ale to też jest za mało, bo oczywiście też będzie przechylony, więc najlepiej kobyłki albo kanał, tak żeby było równo i z dostępem pod samochód. Ok, bierzemy się do wymiany. W pierwszej kolejności warto by było zlokalizować nasze korki. Zawsze jeden będzie wyżej, jeden będzie niżej. Niekoniecznie mogą być tak rozmieszczone jak gumnie, ale na pewno jeden będzie wyżej, jeden niżej. Także ten wyżej to jest nasz korek do uzupełniania, ten niżej to oczywiście jest ten do spuszczania oleju. I zawsze w pierwszej kolejności odkręcamy ten do nalewania. Gdyby się okazało, że nie możemy go odkręcić, a odkręcimy ten, no to nam by zleciał olej. Nie bylibyśmy w stanie napełnić, także zawsze w pierwszej kolejności odkręcamy ten wyższy. Ja już trochę pojeździłem, także mam troszkę ciepły dyfer, tak żeby olej był ciepły, łatwiej spłynął. Poprzykam sobie jeszcze odrdzewiaczem. Oczywiście im dłuższe nasze ramię do odkręcania, tym będzie prościej, będzie większy moment siły. Podejrzewam, że moich śrub nikt nie odkręca od momentu wyjechania z fabryki. Zobaczmy. O, nawet nie było tak trudno. Także jak widać, jeden mi zszedł. Jeżeli tylko chcemy sprawdzić poziom oleju w
wkładamy palucha. Jeżeli mamy mokry palec od oleju, to znaczy, że poziom będzie ok. Jeżeli nic nie wyczujemy, to znaczy, że jest za mało. Odkręcam ten drugi korek. Mam już przygotowany pojemnik. Ok, minęło parę minut, już praktycznie wszystko ściekło. Jakieś pojedyncze kropelki jeszcze tu spadają. Olej ciemnobrązowy, nieprzeźroczysty. Myślałem, że będzie czarny, nie jest tak najgorzej. Natomiast to, co jest ciekawe, że on strasznie śmierdzi. Nawet ciężko opisać ten zapach. Nie jest to spalenizna, tylko coś innego. W każdym razie ja mam tutaj trochę nadmiar tego oleju, także myślę, że sobie jeszcze trochę przepłuczę ten dyfer. Także w ten sposób wygląda mój olej, pewnie 15-letni, brązowy. Natomiast tutaj mam w strzykawce świeży olej, nieużywany od producenta. No myślę, że różnicę widać od razu. Także ja sobie tutaj teraz trochę wstrzyknę, żeby lekko przepłukać to, co tam jeszcze zostało. Nie jest to niestety takie proste, ponieważ on jest dość gęsty. No już trochę rozlałem. Ale widać, że tam jeszcze coś wycieka. Wcisnąłem sobie jeszcze jedną pełną wstrzykawkę tego oleju. Już tam widzę, że ścieka w miarę czysty. Jest to ogólnie dość brudna robota, więc dobrze mieć ręczniki papierowe i zmywacz do hamulców pod ręką. Ale jak widać, nie jest to specjalnie skomplikowane. Zanim zaczniemy zakładać, upewniamy się, że podkładki na pewno tutaj są lub ich nie ma. Ja wcześniej powiedziałem, że nie mam, a jednak one są, tylko są tak mocno przyklejone, że ich nie widać. Ale one tutaj są, więc warto sobie sprawdzić. I zakładamy nowe. Obczyszczamy krawędź, upewniamy się, że podkładkę mamy zdjętą. Nowa podkładka, znaczy się metalowa uszczelka. Śruba oczyszczona zmywaczem, można zakręcić. Wycieramy dokładnie, tak żeby w razie ewentualnego wycieku było widać. Dokręcamy momentem 70 Nm. Dokładnie wycieramy, żeby potem było widać, czy nam nie wycieka. No i jak mamy zakręconą śrubę spustową, można uzupełniać. Powinno wejść 900 ml w przypadku zwykłego dyfra i około litr, jeżeli jest wersja 4x4. Uzupełniamy do momentu, kiedy zacznie wyciekać wyraźnie z korka wlewowego. Może nawet trochę przesadziłem. W każdym razie, tak żeby poziom był mniej więcej do korka. Dlatego też musi być równy poziom, żebyśmy mogli uzyskać dokładnie taki poziom oleju, jaki jest wymagany. Dlatego jeżeli ktoś to robi, kiedy samochód jest nierówno, na przykład przechylony, należy wlać więcej, a potem opuścić go na taki poziom, żeby to wyciekł nadmiar i dopiero wtedy
zakręcać. Jak już nam obcieknie nadmiar, no to tak samo jak w przypadku tej drugiej śruby, czysta śruba plus nowa uszczelka, ewentualnie nowa śruba. Jeżeli ktoś wymienia, zakręcamy, wycieramy. Dokręcamy momentem 70 Nm. Wszystko mamy dokręcone. Jeszcze raz zmywacz do hamulców. Wycieramy. Tak, żeby mieć tutaj suchą powierzchnię. No i jedziemy na przejażdżkę. 5 minut, 10. Lekko poprzyspieszać, pojeździć. Potem znowu zaglądamy, patrzymy, czy nie ma wycieków. Jeżeli nie ma, no to wszystko jest w porządku i możemy się cieszyć z nowego oleju. No i tak wygląda zużyty olej brązowy. Widać było, jaki jest nowy, prawie przeźroczysty. Także myślę, że różnica będzie. Różnica jakaś będzie widoczna, czy tam słyszalna w pracy dyfra. No, wymiana dość prosta, natomiast co zrobić z tym starym olejem? Wlać go do na przykład opakowania po tym nowym, albo do jakiegoś innego szczelnego, jakiejś butelki i oddać albo do warsztatu jakiegoś. Jeżeli sami wymieniają oleje, to powinni też przyjąć, zwłaszcza po znajomości, może jakiś mamy warsztat, ewentualnie na punkt odbioru odpadów w każdym większym mieście powinien być. W Krakowie na przykład jest tak zwana lamusownia, gdzie można oddać po prostu zużyte oleje, także tam przyjmują bez opłat. No i myślę, że w każdym innym większym mieście też będzie, także nie wylewamy tego do ścieków ani nic, tylko po prostu oddajemy to gdzieś do utylizacji. No i to chyba tyle. Dzięki za uwagę. Aha, jeszcze jedno. To jest dość brudna robota, więc warto mieć ręczniki papierowe w dużych ilościach i zmywacz do hamulców, bo to faktycznie się trochę wszystko brudzi. No i ta strzykawka, której używałem, to też raczej już jest do kosza, bo jest po prostu cała w oleju. Także miejmy się to na uwadze. Dobra, dzięki za uwagę. Pozdrawiam.